Początki fermy sięgają 1984 roku, wtedy zaczęła być organizowana. Ziemie należały do Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii w Baranowie, a później zostały przejęte przez Instytut Parazytologii i do tej pory funkcjonuje w ramach tego instytutu. Na fermie znajduje się około 300 danieli, około 100 jeleni szlachetnych, około 50 jeleni sika, 30 muflonów, około 40 owiec i około 15 kóz. Jak wygląda taka opieka w ciągu całego roku? Latem zwierzęta są na kwaterach letnich i wtedy ograniczamy kontakty z nimi, tylko powiedzmy do turystyki. Nie trzeba się nimi zajmować, dlatego że pastwiska są bogate w roślinność i nie musimy ich żywić. Dopiero zaczynamy żywić je jesienią. Jest to żywienie zimowe, dostają owiec, siano, kiszonkę, siano. Cielęta są odłączane i przetrzymywane, czy też utrzymywane w cielętnikach, w których poprawiamy ich bytowanie, z tego względu, że nie ma konkurencji między dorosłymi osobnikami a nimi. W fermie jeleniowatych znajdują się również takie maluszki, jak tutaj widzimy, które są dokarmione i karmione. Jak wygląda właściwie ich opieka? Opieka jest całodobowa, od rana do nocy. Maluszki muszą na początku przynajmniej 5 razy dziennie spożywać pokarm mleczny. Trzeba dodatkowo zajmować się ich higieną, ponieważ nie potrafią same się załatwiać. Trzeba stymulować, wycierając chusteczkami, czyli robić to, co robią łanie. Łanie podczas karmienia mlekiem wylizują maluchy pod ogonem. My sobie tego oszczędzamy, chusteczki są bardzo wygodne. Trzeba uczyć też ich zachowań typowych. Tak, chcesz coś powiedzieć? Trzeba uczyć zachowań typowych dla jeleniowatych, czyli nauczyć kąpać się w stawie, nauczyć takie zwierzę chować się, bo nie potrafi tego sama, nauczyć jeść pokarm stały, trawę, też nie potrafi. Dodatkowo trzeba mu zapewnić jakieś stado, chociażby to miało być kozy, ale żeby nie było same, bo później jako dorosłe zwierzę nie będzie potrafiło się odnaleźć tutaj na fermie, czy też w ogóle w świecie jeleniowatych. Ferma jest udostępniona dla turystów od 1 maja do 31 sierpnia, od godziny 10 do 17, codziennie oprócz poniedziałków. Wystarczy do nas przyjechać, na pewno Państwa oprowadzimy. Warto też zadzwonić, jeżeli jest gorsza pogoda, czy na przykład oprowadzamy w tym dniu. Ferma Jeleniowatych to nie tylko zwierzęta, to również muzeum. Co właściwie znajduje się w tym budynku? Oprócz biura znajduje się tutaj też muzeum, w którym znajdują się bogate zbiory poroża. Polskich jeleniowatych, ale również jeleniowatych egzotycznych. Historia niektórych jeleni, czyli ich poroże przez całe życie zbierane. Jest to bardzo bogata kolekcja, którą warto zobaczyć. Można również w muzeum obejrzeć prezentację multimedialną złożoną ze zdjęć i odgłosów zwierząt. Jest to 20-minutowa historia o 4 porach roku w życiu jeleniowatych. Thank you.